Drodzy Państwo, to zapraszam już wszystkich do zajęcia miejsc przy stoliczkach. Jesteśmy w kawiarence Piosenka o porcelanie i to jest ostatnie wydarzenie tego dnia Wielkiego Księstwa Poezji, kiedy będziemy rozmawiali i czytali czarne afroamerykańskie poetki. A okazją do tego jest książka, którą wydaliśmy ledwie na początku tego roku, Czarne Diamenty, i już musieliśmy wznowić, przygotować drugie wydanie. Tak szybko się ten pierwszy nakład rozszedł. A Spiritus Movens tej książki, jego inicjatorką, duszą, tłumaczką jest Halina Cieplińska, którą bardzo serdecznie tutaj witam z nami. Witaj. A towarzyszyć w wieczorze nam będą poetki Krystyna Dąbrowska, witamy bardzo serdecznie, i Barbara Piórkowska, witamy serdecznie. Jest z Haliną Cieplińską, my żeśmy się spotkali przy okazji Dawida Herberta Thoreau, bo Halina od lat tłumaczy go na język polski, jest taką promotorką, propagatorką jego dzieła. A z kolei dla nas no, tradycja Thoreau jest szalenie ważna, tradycja Walden, i to w takim sensie, który myślę blisko jest duchowi tych rozmów, które toczą się w Wielkim Księstwie Poezji, bo często rozumiemy, czy pamiętamy, czy kojarzymy Thoreau jako ten gest jakby wyjścia ku naturze i stworzenia takiej oazy do życia w Walden i opisania tego mikroświata w niezwykle piękny i ciekawy sposób, zapominając, że to był tylko odcinek drogi życiowej samego Thoreau i że on tego wszystkiego potrzebował, żeby potem stworzyć manifest obywatelskiego nieposłuszeństwa i wrócić do społeczeństwa w innej formie zaangażowania, bardzo pięknie potrafiąc łączyć Walden, taką wyspę, ze wspólnotą, z zaangażowaniem społecznym. I w takim sensie Thoreau jest ciągle dla mnie ważny i żywy. I ekologicznie. I ekologicznie, oczywiście. Natomiast potem Halina właśnie zwróciła się do nas z tą propozycją, żeby wydać antologię poetek afroamerykańskich, których w Polsce nie znamy niestety. Znamy oczywiście Toni Morrison i to dla wielu z was na pewno może być zaskoczeniem, że Toni Morrison się pojawia jako poetka. My żeśmy sami tutaj mieli spotkania wokół, nie wiem czy ci mówiłem, Halino, o tym, ale jak żeśmy pracowali nad mitem Medei przez kilka lat, to ta książka Umiłowana była dla nas bardzo ważną, jedną z tych współczesnych inkarnacji mitu Medei, którą żeśmy analizowali. Zresztą całkiem niezły film powstał na podstawie tej książki, które żeśmy też tutaj pokazywali. Więc tym większym zaskoczeniem dla mnie było, że odkryła się również jako poetka. Nie napisała tych wierszy wiele, pewnie będziemy o tym rozmawiali, ale mamy je wszystkie w tej antologii. Pięć. Wszystkie pięć. I mamy inne poetki, no, z których ja osobiście raz tylko byłem na takim niezwykłym wydarzeniu. Chcę o tym powiedzieć, dlatego że może to jest też ważny kontekst dla tej antologii, że ona będzie dla nas istniała tylko jako tekst, ale w kulturze amerykańskiej ona żyje w takim całym kontekście performatywno-muzyczno-undergroundowym również. I jest takie miejsce w Nowym Jorku, New York Cafe, które jest takim królestwem poetów na East Village, i kiedyś tam po prostu wysłuchałem koncertu, performance'u, występu Maya Angelou. Jeszcze wtedy
Nie mówiłem tak dobrze po angielsku, żeby wszystko zrozumieć, natomiast do dzisiaj zapamiętałem niezwykłe wrażenie z tego wieczoru, bo to nie tylko było o niej, ale w ogóle o tym, jak publiczność brała w tym udział, jaki to był dialog, jakie to było takie wydarzenie, które, w którym słowo jakby bierze udział, tylko uczestniczy w jakimś rodzaju zbiorowej opowieści, zbiorowego buntu, zbiorowego protestu. Że to wszystko było razem i też dźwięków, muzyki, które się tam pojawiały i tak dalej. Więc chcę tylko przy tym, dlatego nawet teraz żeśmy zaczęli rozmawiać z Haliną, czy nie pomyśleć w przyszłości, żeby zaprosić którąś z żyjących, a żyją jeszcze trzy z naszych bohaterek, do Polski, żeby zobaczyć jeszcze to słowo w innym takim performatywnym kontekście społecznym. I jest jeszcze inny kontekst, który chciałbym na początku przywołać i on ma związek z tym niezwykłym przedpołudniowym spotkaniem, które prowadziła Agnieszka Foryś z poetkami ukraińskimi, Jaryną Czarnochus, Julią Stachiwską i Iryną Mularczuk. Mianowicie dotyczy on też Maji Angelou i takiego wydarzenia w jej życiu, w którym ona, jak będąc dziewczynką, była molestowana i przeżyła, mając 5-6 lat, dramat, który sprawił, że ona właściwie na 7-8 lat zamilkła i nie mówiła nic do 15 roku życia. Kiedy się odezwała już jako poetka, już wtedy. I jak ja opowiedziałem tą historię Oksanie Zabłuszko rok temu, jeszcze pracowaliśmy nad tą książką, to jej serce aż zadrżało, bo powiedziała, że to jest historia o nas w Ukrainie. I zobaczyła ją jakby w takim bardziej zbiorowym losie. I opowiedziała mi tą historię, którą zna od Aleksiejewicz z jej książki o Czarnobylu, kiedy ona przyjeżdża tam rozmawiać z ludźmi, Swietłana Aleksiejewicz, i rozmawia z starszą kobietą na temat tego, co się wydarzyło, i ta kobieta nie potrafi powiedzieć żadnego słowa. I właściwie wydobywa tylko, Oksana mówi, jakiś dźwięk mu. Coś takiego, co nie przypominało nawet słowa. I w tym geście jakby niemocy mówienia, bo my żeśmy dzisiaj mówili o tym, jak rodzi się słowo w takiej granicznej sytuacji, ale przecież często jest tak, że to słowo zamiera, że po prostu ból, tragedia, trauma sprawiają, że człowiek, tak jak mała Maja, po prostu przestaje w ogóle mówić. I to z różnych względów, bo potem Aleksiejewicz analizowała to, mówiąc, że ona też nie chciała mówić, bo w ogóle uważała, że to nie ma sensu, że ta dziennikarka, która przyjechała, i tak nie zrozumie. To nawet nie chodziło o to, że ona nie tylko fizycznie nie mogła tego słowa wydobyć, ale w ogóle nie wierzyła, że to może mieć jakiś sens, że ktoś to w ogóle zrozumie. Oksana mi wtedy powiedziała, że ona się od tego momentu zaczęła jakby określać pokoleniem Czarnobyla. Właśnie w takim sensie, że pokoleniem, które zaczyna po raz pierwszy mówić o bólu, o traumie, że jakby dochodzi po raz pierwszy po latach do głosu i bierze na siebie ten ciężar milczenia. Przez cały szereg lat, kiedy nie można było wypowiedzieć, a jeżeli nawet ktoś próbował to robić, jak Wasyl Stus na przykład, no to był też zabijany. Więc i w takim sensie, bo Halina mi też powiedziała, że właściwie doświadczenie molestowania i takiej traumy, właściwie prawie każda z nich przechodziła, więc ja tylko tak. Już na tym skończę, oddając Tobie, Halino, głos i też podkreślając ten dialog, jaki się tutaj rodzi między ukraińskim doświadczeniem a Twoją antologią. No tak, to jest niesamowicie istotna myśl w kontekście tej antologii i losu tych kobiet.
Tak, ale podniosłeś tutaj wiele, wiele tematów, do których ja za chwilę może się trochę odniosę. Postaram się dosyć krótko, żeby nie zejść gdzieś na margines głównych wątków. Ale jeśli można prosić pana Radka Nowickiego o jakiś moment muzyczny, także bardzo prosimy. Bardzo dziękujemy. W ten sposób jest tak. W ten sposób znaleźliśmy się gdzieś w Nowym Jorku na Lower East Side, może w Harlemie. Wprowadził nas pan Radek w tę atmosferę, bo prawie wszystkie z naszych dzisiejszych bohaterek mają swoje albumy własne. Swingu, bluesa, no Maya Angelou ma tego kilkanaście sztuk, prawie każda z nich. Ja jednak wrócę do twoich, Krzysztofie, tutaj powiedzmy no, poruszonych kwestii, może chronologicznie. Thoreau, tak. Przypomnę szybko wydarzenie polityczne, bo może ono jest najbardziej tutaj interesujące, oprócz Waldena, który faktycznie jest bardzo istotną klasyką światową. Było tak z obywatelskim nieposłuszeństwem, że ja to przetłumaczyłam jako młoda dziewczyna i złożyłam w twórczości w latach 70. I naczelnym był wówczas jeszcze Jarosław Iwaszkiewicz. I ja wpadałam co pewien czas, redakcja była na Wiejskiej, więc było łatwo. Czy już się zaraz ukaże. Na co któregoś razu wpadłam na samego Iwaszkiewicza i on mówi, o co mnie pani pyta? To jest najdroższy nasz esej. Ja mówię, Jezus, mam się czuć winna, o co właściwie chodzi. A on na to, nie, no to nie pani wina, to wina tego eseju, bo cenzura, oczywiście ówczesna komunistyczna, wyrwała już ten esej pięciokrotnie ze składu, a składy były zecerskie, więc trzeba było składać od nowa cały numer, prawda? Nie były to tanie rzeczy. I w końcu esej ukazał się w 81 roku, w czasie tych kilku miesięcy festiwalu czy karnawału Solidarności. Tak, tak o tym opowiadam, żeby też mniej więcej naświetlić, dlaczego ja wystąpiłam z propozycją, tak jak mówiłeś, jakiejś nowej książki. Jestem anglistką, więc takie luki w literaturze tłumaczeniowej, wiele z nich ja pamiętam, na pewno nawet nie większość, ale wiele z nich pamiętam. I ponieważ w dawnej epoce było tak, że my jeszcze wtedy młodzi angliści tłumacze mieliśmy też taką rolę, którą sobie sami narzuciliśmy, przywożenia książek z zagranicy i składania propozycji wydawcom, bo tutaj niewiele tych informacji docierało, co jest bardzo tam aktualne, to ja w tym odruchu jakby
postąpiłam ponownie wiele lat później. To przyszło mi do głowy. Jako rzecz nieruszona, temat nieruszony, poetki niesamowite, jeśli chodzi o ich zaangażowanie, twórczość, działalność, zaangażowanie w ruchy społeczne, zaangażowanie w muzykę, zaangażowanie w walkę o prawa człowieka, o prawa kobiet, w ruchy feministyczne, właśnie wszystkie z nich należały do ruchów czarnego feminizmu. Ale no tutaj będziemy mówić o różnych aspektach, nie tylko o jednym, bo bardzo też jest istotny. Po prostu nie chciałabym, żeby to wybrzmiało tak, że głównie jest to książka feministyczna, bo nie jest. Bo nie jest, tylko może w tym zasadniczym znaczeniu, że jest to książka, której autorkami są same kobiety i faktycznie wszystkie z nich były lub są nadal aktywistkami feministycznymi, to jest prawda. Ale ta książka ma też wiele innych aspektów i co właściwie myślę, że najistotniejszym z nich jest też właśnie ta strona społeczna. Dlaczego ja się zwróciłam do pogranicza? Dlatego, że bardzo szanuję pogranicze przede wszystkim. I dlatego, że ta tematyka pogranicza w sensie kultury, w sensie nawet geograficznym akurat nie jest istotna dla tej książki, ale w sensie mieszania się kultur, mieszania języków, mieszania się nawet traumy międzypokoleniowej, mieszania się światopoglądów. Powtarza się też w tej antologii, mimo że dotyczy ona autorek zza oceanu i dotyczy również tego wszystkiego, co się łączy z zagrożeniami pogranicza, prawda, z lękiem, z marginalizacją i tym podobnymi zjawiskami społecznymi. No to właściwie tyle mojego wstępu. Tak, czy oddajesz głos tutaj do studia? Dobry wieczór Państwu. Toro dzisiaj był obecny od samego początku, bo rozmawiałyśmy o nim przy obiedzie. Także chyba gdzieś w polu się po prostu mocniej pojawił. Dla mnie to jest ważna postać. Spróbuję od niego gładko przejść do poetek feministycznych. Jest bardzo ważną postacią, no bo to jest człowiek, który właściwie stworzył ideologię na nasze czasy, począwszy od ideologii, nazwijmy to tak, zero waste, przez nowe formy ekologii przeróżne, po wizję, nie powiedziałaś, o Gandhim, tak, że był inspiracją też i dla niego. No i dla Martina Luthera Kinga, tak. Czyli jakieś tutaj połączenie nam się od razu tworzy. Ja myślę, że równolegle do, bo uważam, że należy go czytać, chociaż trochę romantyczne te wizje jednak ma. Ale jest taki z jednej strony racjonalny, z drugiej strony bardzo mistyczny i myślę, że to jest dobra forma na nasze czasy, trochę tego. Bardzo idealistyczny, ale z ideałów rodzą się No, Gandhiego bardzo zainspirował, tak, do pewnych działań. Na drugim biegunie jest na przykład taka pisarka, naukowczyni kanadyjska Robin Will Kimmerer, która w Polsce ma wydaną książkę Pieśń Ziemi, która mówi z kolei ze swojej perspektywy kobiety, która pochodzi z pierwotnych plemion Ameryki i Kanady i przepięknie pisze o matce ziemi, o ekologii, łącząc te dwie sfery, czyli z jednej strony naukowe podejście, z drugiej strony mity podania czy procedury pewne też obsługiwania, tutaj duży cudzysłów, przestrzeni
ziemi. No i teraz jak do tego się mają, no jesteśmy w Ameryce, tak? Czyli mamy ten głos, który dopiero się pojawia. I ja się tutaj, uważam, że on był przez wiele lat ukryty, tak? Że ja się nie zgodzę z tobą, że jakby nie ma, że feminizm tutaj nie pełni jakby największej roli. Bo uważam, że tak, jakby z tej perspektywy rzeczywiście ja chyba czytam tę książkę. Mówiąc też o tym, że doświadczenie przemocy jest oczywiście uniwersalnym doświadczeniem człowieka, ale też wybitnie zaczyna się mówić o przemocy wobec kobiet, kobiety zaczynają mówić o przemocy wobec nich. W różnych aspektach, ale też to jest po prostu ta bardzo trudna przygoda ciała, tak? I nas, kobiety wszystkie, wydaje się, łączy właśnie ona, czyli każda z nas doświadcza pewnego bardzo nieprzyjemnego aspektu. No bo przypomnijcie sobie Państwo na przykład akcji Me Too, która jeszcze nie tak dawno pokazała, jaka skala jest na przykład molestowania seksualnego kobiet. Jak wiele z nas doświadczyło przesunięcia granic tego, co można, czego nie można. Jak wiele z nas w ogóle nigdy nie miało szansy powiedzieć o tym, że doświadczyło czegoś strasznego. Czyli jakby te głosy, myślę, że wojna po prostu pokazuje, jaki jest świat i że to doświadczenie, na to doświadczenie się naprawdę składa wiele tysięcy lat bardzo trudnych doświadczeń, ogromnej traumy, która jest w tym momencie w takim punkcie dobrym, paradoksalnie, że możemy ją wypowiedzieć, nie? Czyli możemy powiedzieć, co się nam stało, co się nam wydarzyło i rzeczywiście pojawiają się w tej chwili na rynku książki opisujące traumę, które mają takie tytuły, tak? No powiedz, co się tobie wydarzyło. I wydaje mi się, że pierwszy raz w historii ten głos ma szansę być wysłuchany. No i tu jesteśmy już bardzo blisko tomu Czarne Diamenty, bo te autorki, które napisały teksty, opowiedziały o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu, które jeszcze o doświadczeniu kobiet, które jest jeszcze podbite tym, że mają taki, a nie inny kolor skóry. I myślę, że tu później też i z Krystyną porozmawiamy o tym, co jest prędzej, albo co jest pierwsze w takim myśleniu o, nie wiem, walce kobiet, albo po prostu w mówieniu, o potrzebie, w tej potrzebie mówienia. Czy rzeczywiście te aspekty koloru skóry, czy jednak bycie kobietą, czy jednak bycie człowiekiem w ogóle, nie? To jest bardzo ważne, z którego punktu widzenia te głosy są wypowiadane. To na pewno jest bardzo ważne, ale to jest książka o głównie, moim zdaniem, o przemocy, której doznają nie tylko kobiety, ale również kobiety. Ale nie tylko kobiety, bo są nawet tutaj wiersze nie o kobietach doznających przemocy z powodu panującego od wieków w Ameryce systemowego rasizmu. I to jest książka głównie o rasizmie i o przemocy, jaką on rodzi. Przy okazji oczywiście jedną jak gdyby z komórek tego ogólnego tematu jest komórka przemocy, jakiej doznają kobiety. Także ja bym nie kładła nacisku głównego na ten aspekt, o którym mówisz. On jest piekielnie istotny, ale to jest jeden z aspektów. Najistotniejszy jest dla mnie, z mojego punktu widzenia, aspekt, jak te aktywistki, feministki walczą o prawa człowieka i jakimi ikonami dla nich, nie tylko prawa kobiet, ale prawa człowieka,
i jakimi ikonami dla nich były takie postacie jak właśnie Martin Luther King, jak Malcolm X, jak Nelson Mandela i mamy takie wiersze. Cieszę się, że się różnimy, bo będziemy mogły teraz o tym porozmawiać. I niewątpliwie bohaterką tych tekstów jest przemoc, tak? I czy to będzie przemoc matki wobec córki, czy państwa wobec obywatelki, czy człowieka z białym kolorem skóry wobec tego, który wygląda inaczej, no to zawsze to będzie przemoc. Ja właściwie, co ja bym chciała powiedzieć, przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna Halinie za przełożenie tej książki, bo ja czytałam po angielsku wiersze Audre Lorde i Maya Angelou, ale właściwie poza nimi, no to nie znałam tych poetek, Toni Morrison jako powieściopisarkę. I dla mnie ta antologia jest przede wszystkim jakimś bardzo ważnym dokumentem, już o tym rozmawiałyśmy, czasów, wydarzeń historycznych, to na przykład się pojawia morderstwo Emmetta Till'a, takiego chłopca 14-letniego, który został zabity za to, że biała kobieta oskarżyła go, że na nią gwizdał. I to na przykład w Stanach jest to bardzo często pojawiający się motyw w sztukach wizualnych. Teraz nie podam autora, ale wyjdzie książka reportażowa, w całości poświęcona temu morderstwu, napisana przez człowieka, który pochodzi z tamtego regionu, z Mississippi. Więc ja to czytałam jako dokument epoki, tą antologię, epoki, która jeszcze też nie minęła właściwie, bo te wszystkie wydarzenia ostatnich lat, zbrodnie białych policjantów na jakby Afroamerykanach i ten ruch Black Lives Matter, to jakby też pokazuje, że cała sprawa rasizmu w Stanach to jest temat rzeka niekończący się. I myślałam sobie też o poecie, mężczyźnie, który jest w pewien sposób takim kontynuatorem, no bo tutaj te poetki w antologii, one się urodziły między w latach 20., 30., 40. Jest poeta, który się nazywa Jericho Brown, który teraz ma 47 lat, może, no jakby zbliża się do 50. I można powiedzieć, że on jest kontynuatorem trochę tych głosów. Dostał Pulitzera 2 lata temu, zdaje się, i jest takim teraz bardzo głośnym nazwiskiem, ale rzeczywiście ta nagroda moim zdaniem zasłużona. I tutaj miałam taką myśl, że dla mnie to, co mi przeszkadzało w tej książce, znaczy nie przeszkadzało, tylko po prostu zwróciłam na to uwagę, że często te wiersze są jednak przede wszystkim tekstami w służbie walki, w służbie idei. Mają taką funkcję jednak ilustracyjną i taką, no właśnie są to wiersze aktywistyczne. Oczywiście nie jest to reguła bez wyjątków. Wiersze Toni Morrison, która tutaj Halina o tym na pewno opowie, no, wydaje jeden tomik, więc była przede wszystkim powieściopisarką, ale w jej wierszach było coś, co mnie tak ujęło, bo one też dotykają i rasizmu, i jakby wszystkich tych spraw bolących i naglących, ale robią to w sposób nieoczywisty i bardzo subtelny i taki, no, trzeba tutaj się różnych rzeczy domyślać. Tak, a w różnych tych innych wierszach czasami mi to przeszkadzało, że są po prostu trochę momentami łopatologiczne i zastanawiałam się, ale to też jest bardzo ciekawe jakby pytanie, które budzą takie antologie, co poezja może unieść i właściwie jak można czytać różne teksty, bo teksty poetyckie mogą mieć wartość właśnie taką bardziej, no nawet użytkową i też być świadectwem epoki. I czy zawsze to znaczy, że są wielką literaturą? No to są takie pytania nierozstrzygalne. Też często o tym myślałam właśnie w kontekście wojny w Ukrainie, bo powstaje bardzo, bardzo dużo wierszy wojennych dotykających tego, co się dzieje.
I tak jak wczoraj czytaliśmy wiersze Wiktorii Ameliny, i które znałam wcześniej, ale nie znałam wierszy Maksyma Krywcowa i one mnie zachwyciły i tak sobie myślałam, że gdybym ja nic nie wiedziała o tym autorze, gdybym nie wiedziała, jaki miał tragiczny los, to nadal byłaby to dla mnie po prostu poezja, która się broni no tak czysto artystycznie, czysto lirycznie można powiedzieć. A tu w przypadku tych poetek było różnie. To nie umniejsza dla mnie wartości tej antologii i jakby takiej podstawowej wartości, która też jest w przekładzie, że Halino, wprowadziłaś głosy do polszczyzny, których inaczej byśmy nie usłyszeli, które są ważne po prostu nawet jako taki właśnie znak walki, czy czasów, czy epoki. Tak, to jest jak gdyby taki szkic, bo trudno nazwać to kroniką, ale jakby szkic przedstawiający tę epokę, która zaczęła się ruchem Black Arts, bo o tym nie wspomniałam. One wszystkie należały do tego ruchu, który narodził się w Harlemie w połowie lat 60. i tak bardzo aktywny był do połowy lat 70. Ale ta ich poezja, tych poetek i poetów, bo oczywiście byli też mężczyźni, to nie był ruch kobiecy wyłącznie, ona rezonuje do dziś dnia. I do dziś dnia one, te, które żyją, są nagradzane. Maja Angelou nie żyje kilka lat, ale miała zamówiony wiersz przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na Boże Narodzenie. Miała zamówiony wiersz o śmierci Nelsona Mandeli, na śmierć Nelsona Mandeli przez Departament Stanu USA. Także to są takie, to jest szkic, bo, tak jak mówię, trudno nazwać to kroniką czasów, bo objętość tego jest zbyt mała, o tak bym powiedziała. To tylko jak gdyby sygnalizuje te czasy i sygnalizuje, czym jest życie w systemowym rasizmie, co dla mnie jako angielski, amerykanistki, przyznam szczerze, kiedy weszłam głębiej w tę tematykę, była absolutnym szokiem, bo ja sobie wyobrażałam Amerykę właśnie w sposób idealistyczny i może dlatego zaczęłam tłumaczyć to w którymś momencie, pomijając, że też łączyło się to z ruchami hipisowskimi, które do nas wtedy też docierały i myśmy trochę, jak gdyby, mając tyle lat, ile moje pokolenie wtedy miało, też ludzie rzucali wszystko i jechali w Bieszczady hodować owce. Myśmy się wspinali, budowaliśmy chaty gdzieś tam w Tatrach czy gdzieś w jakichś głuszach. To były takie czasy, które tutaj jak gdyby też mimo żelaznej kurtyny, one się tutaj też zdołały przedrzeć i gdzieś prawdopodobnie dlatego tyle lat gdzieś we mnie to się działo i dopiero po latach ruszyłam ten temat. Nie wiem też sama do końca, nie rozumiem dlaczego aż po tylu latach. Bardzo mi się wydawało istotną sprawą poruszenie tego. Może dlatego, ale jeszcze też jest to bardzo, bardzo interesujące, to również z punktu widzenia wszystkich wydawców. Jak to się dzieje, że nagle kilka osób czy kilkanaście wpada na podobny pomysł, żeby ruszyć jakąś tematykę dotychczas nieruszoną lub półuśpioną, bo nagle się ukazują po dwóch, trzech latach pracy nad tymi książkami, dowiadujemy się, że nie tylko myśmy wpadli na taki pomysł, ale jeszcze to wydawnictwo na podobne pomysły, bo tak się stało też w tym wypadku. Mianowicie Toni Morrison doczekała się nowych przekładów, nowego przekładu
umiłowanej również. Nowych przekładów, znaczy powieści, które dotychczas nie były tłumaczone. Alice Walker również, mimo że na podstawie, prawda, znaczy nowego przekładu, a jednocześnie musical oparty na tej książce z kolei Kolor purpury, też nagrodzonej Pulitzerem. No, a nie wspomnieliśmy o tym, nie przypomniałam o tym, że przecież Toni Morrison za Umiłowaną dostała Nobla, tak? No. Więc to są takie figury, to nie są byle figury. Ale wspomniałam o tym, że w ruchu Black Arts, który narodził się w Harlemie, byli również mężczyźni, między innymi James Baldwin. Również aktualnie bardzo wznawiany. To się stało w ciągu ostatnich 3-5 lat. Ja pamiętam z czasów studiów z lat 70. jedyną jego książkę pod tytułem Inny kraj. Another Country, tytuł oryginalny. Teraz też ukazują się inne powieści jego, których przedtem nie było. Więc prawdopodobnie też w Ameryce, podobnie u nas, ktoś wczoraj wspomniał o tych książkach typu Chłopki, Pańszczyzna i tak dalej, społeczeństwa wchodzą w fazę potrzeby rozliczeń pewnych, prawda, historii, no, mających wiadomo na co wpływ. Jak wyglądało nie tylko życie naszych przodków, ale co ono nam przyniosło i co w nas rodzi. Czy mogę coś tu jeszcze dodać? Bo ja byłam w kwietniu w Nowym Jorku i była tam wystawa, może ona nadal jest, nie jestem pewna, Harlem Renaissance w Metropolitan Museum of Art. I ta wystawa dotyczy wcześniejszego okresu, bo to są lata 20. i 30. w Harlemie. I też ja trochę miałam podobne uczucia jak przy czytaniu tej antologii, bo to z jednej strony jest naprawdę odkrycie, bo tam pokazano obrazy, rysunki, fotografie artystów i artystek, których może nawet gdzieś są w muzeach, ale właściwie nikt nie zwraca uwagi i dopiero na tej wystawie one naprawdę jakoś zaczęły mówić swoim głosem i ma się takie wrażenie, że jakiś fragment świata, który zupełnie był pomijany, zostaje nagle oświetlony mocnym światłem. A z drugiej strony też miałam takie uczucie, ale to też jest naturalne, że wiele z tych obrazów miały taką funkcję właśnie narzędzia walki, pokazać na przykład jak wygląda życie Afroamerykanów, że jakby pokazać kulturę, pokazać. Czasami sztuka jako taka była w służbie no różnych jakby działań takich, może ideologia to jest złe słowo, ale właśnie w służbie aktywizmu, w służbie walki o słuszną sprawę. Ale to się wpisuje w to, o czym mówi Halina, że jest nagle taki jakby fala odkrywania. Jeszcze słowo do tego, co powiedziałyście, bo ja z kolei kojarzę ten moment i pamiętam swoje wielkie przeżycie. To było w momencie, kiedy Trump doszedł do władzy i do kin w Stanach Zjednoczonych trafił film I'm Not Your Negro. Nie jestem twoim murzynem, o doskonały zresztą dokument o Jamesie Baldwinie. I no wyobraźcie sobie, na film dokumentalny, no po prostu miliony ludzi wtedy chodziło zobaczyć ten film, bo oni, Amerykanie, zobaczyli w nim swojego proroka, to znaczy on im przewidział Trumpa. Tak, on im powiedział, że do czego ich rasizm doprowadzi. I to się rzeczywiście stało, więc to był też taki moment katarktyczny wtedy. Tak, tak. Tak. Jestem zszokowana jeszcze głębiej, bym powiedziała, książką, która też się u nas ukazała i to też pół roku temu, pod tytułem Kasta, Korzenie naszej goryczy, pod tytuł, wydana przez Wydawnictwo Literackie. Książka amerykańskiej
amerykańskiej dziennikarki, która się nazywa Wilkerson, Isabel Wilkerson, nagrodzona Pulitzerem. Myślę, że 10 lat temu, może nawet 5 lat temu, nikt by jej nie opublikował, ale teraz jest opublikowana. Książka po prostu porażająca. Porażająca, w porażający sposób przedstawiająca i genezę, i stawiająca rasizmu amerykańskiego, i stawiająca trzy tezy, skąd się, znaczy na czym się wzorował. I kto się wzorował, jaka grupa polityczna, o tak bym powiedziała, w Europie wzorowała się już na gotowym, funkcjonującym systemie amerykańskiego rasizmu, no i doprowadziła większość świata do tragicznych przeżyć. Nie powiem nazwy tej grupy, bo zachęcam do przeczytania tej książki, ponieważ myślę, że jest to lektura obowiązkowa, która człowiekowi, jak to się po angielsku mówi, an eye-opener, bo ja nie mogłam się oderwać. Nie mogłam się oderwać, mimo że ten kraj był przedmiotem moich studiów, więc oczywiście jest to tylko jeden aspekt Ameryki i ani tutaj nie mam zamiaru być krytykiem. Mówimy o tym, o czym się dowiadujemy, prawda? I co robi na nas takie czy inne wrażenie. W każdym społeczeństwie są jakieś szkielety, które wypadają z szafy. No i wypadają te nasze też o pańszczyźnie, prawda, zlikwidowanej dopiero przez zaborcę na przykład. No więc tak, a jeszcze jeśli taką ciekawostkę, bo zanim przejdziemy do konkretnych wierszy, które może Państwo chcielibyście usłyszeć, i zanim ja jeszcze coś o czym chciałam powiedzieć, to możemy na osłodę poprosić o jakiegoś bluesa na przykład, albo może o jakiś gospel. Mówiliśmy tutaj o tych aspektach społecznych i politycznych. Ja przyniosłam taką rzecz, którą znalazłam w bibliotece mojej mamy. Mówiliśmy o renesansie zainteresowania rasizmem i życiem Afroamerykanów, wtedy nazywanych wyłącznie czarnymi, jeszcze w tej epoce, z której pochodzi ta książka, którą przyniosłam, nawet Murzynami, 1950 jeszcze. I mówimy o renesansie, ale tak, jest to właściwie renesans nasz, na pewno teraźniejszy, współczesny, zainteresowania tą tematyką na pewno różni się jakby tkanką. Dotykamy innej tkanki niż taka literatura, która ukazywała się w PRL-u. Ja to znalazłam naprawdę parę tygodni temu w
bibliotece jeszcze mojej mamy przechwyconej kiedyś przeze mnie, Biblioteka Trybuny Ludu. Książka i wiedza wydała, autor Howard Fast pod tytułem Amerykanin. Piewca wolności, piewca walki o prawa człowieka, proletariusz, o prawa proletariatu, który napisał z 50 książek, był w Polsce w 50 roku, chyba dokładnie 50 albo 51 na kongresie, na kongresie, to się dokładnie nazywało Obrońców Pokoju. Kongres Obrońców Pokoju, 50 rok, Warszawa, tak, tak, Warszawa. No i oczywiście należał do Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych i wszystko, co, o czym pisał i co pisał, o tej walce pisał w duchu oczywiście marksizmu. Ale potem w 57 roku się wypisał z tej partii, obraził się na stalinizm, zrozumiał, że popełniał błędy liczne. No i taka to jest historia Howarda Fasta, który napisał 50 książek. 50 książek u nas, jak widać, też wydawanych. Pomyślałam sobie, że to taka ciekawostka. Wstępu nie będę cytowała, ale dla mnie propagandowo jest po prostu porażający ten wstęp, jak to pisano u nas wtedy w Trybunie Ludu. A teraz chciałabym zacząć może nasze czytanie wierszy jako ilustrację tego, o czym tutaj mówiłyśmy, ale chyba jeszcze o wielu innych rzeczach chcemy powiedzieć. Ale chciałabym, ponieważ ta muzyka to jest, wyobrażamy sobie, że jesteśmy w Harlemie. Przepraszam, ja zerknę. Jest tutaj wiersz Jane Cortez, dla mnie niebywały, bo właściwie surrealistyczny. Surrealistycznie posługuje się językiem, bo używa wyrazów właściwie też często niezwiązanych ze sobą znaczeniowo, a jednocześnie kreuje obraz niebywały. Pod nawisem lutego zastanawiałam się długi czas, jak przetłumaczyć ten tytuł, bo to jest Under the Edge of February. Tak, i przeczytam teraz ten wiersz. Pod nawisem lutego, w charknięciu z gardła, przesłonięty przez parowy oliwy, przez świątynię noży sprężynowych, piękny w swoim dźwięku płodności, piękny w swoim turbanie z żałobnej krepy, piękny w swoim żałobnym kamuflażu, w swojej samotności siniaków, w swoim alercie alarmu. Kto wejdzie do tego piękna wykaligrafowanego krwią? Jego piękna maska z sieci na ryby, maska z kołpaków, maska ze szpikulców do lodu, maska z arbuza, maska z pępowinowych skórek, zmieniająca się w maskę z gumowych opasek. Kto wejdzie do tej pięknej, pięknej maski z dziurawych pęcherzy, zasuwającej z maską z pomadek? Wspólnota serc, wspólnota serc. Gdzie jest szczęśliwa liczba dla tej nieśmiałej miłości, tej topowo ciężkiej piękności wykąpanej w węglowej wodzie, speszonej na tle mozaiki potłuczonych butelek, złamanych serc, złamanych na nic, jak złamane słowa? Właściciele domów, trzpuny, złodzieje intronizują się w tobie,
podpalają kanapy, podpalają domy i szprycują się przeciwko pamięci każdej myśli, chodnikowi zaplutemu tytoniem, każdemu spektaklowi uroczystego odbioru. Ile jeszcze sierot? Ile jeszcze porzuconych świątyń? Ile jeszcze ukradzionych stóp, ukradzionych palców, ukradzionych pasków do zegarka śmierci? W tobie ile razy? Harlem. Przesłonięty przez parowe oliwy, przez świątynię noży sprężynowych, piękny w twoim dźwięku płodności, piękny w twoim turbanie żałobnej krepy, piękny w twoim żałobnym kamuflażu, w twojej samotności siniaków, w twoim alercie alarmu. Piękny. To Harlem. Tak, renesans, ten pierwszy renesans amerykański, to są lata 20-30. Tak, tak. Ja chwilowo to. Też przywołałaś tutaj w tym tomie postać Bell Hooks, która myślę, że jest znana nam tutaj w postaci książek wydawanych ostatnio przez krytykę polityczną. I są to książki zarówno o feminizmie, o czarnym feminizmie, ale też to jest taka pozycja, która jest skierowana właściwie do mężczyzn. I Bell Hooks jako aktywistka feministyczna, i przytoczę to, co też tutaj w ramach cytatu pod jej krótkim programem jest w postaci takich cytatów z wypowiedzi przytoczone. Ja bardzo polecam Państwu te cytaty, jeśli chodzi o każdą z zamieszczonych tutaj poetek, bo są też piękną kwintesencją chyba tego, co one mówią. Pisze tak, po pierwsze, to tak, jako taka też kontra może trochę, ale też i potwierdzenie tego, co mówiłam wcześniej. W poezji jest miejsce na lamentację, w poezji można wszystko wykrzyczeć, nie? Czyli tutaj jakby podaje głos uniwersalny, a w innym miejscu pisze, nie ma takiej czarnej pisarki w tej tu kulturze, która nie mogłaby pisać za dużo. Właściwie w ogóle nie ma takiej pisarki, która by pisała za dużo. Żadna kobieta jeszcze nie napisała dostatecznie dużo, nie? Czyli tutaj jakby ja będę wracać do tego... Ale proszę, bo tych tak. Aspektów jest po prostu tyle, że książka jest... Do pana. I jeszcze może zanim przeczytam tekst, który Elegia o Appalachach, czyli takim miejscu, w którym się poetka urodziła, właściwie wychowała, z którym była związana całe życie i w którym również, tak, w którym również pisze o pierwotnych plemionach, o pierwszych mieszkańcach Ameryki, czyli tutaj znowuż cudzysłów i stara nomenklatura Indianach. Zanim powiem o tym wierszu, to jeszcze się odniosę tutaj do wydarzenia, o którym ty wspomniałaś, czyli o oskarżeniu chłopca o molestowanie kobiety. Znaczy, no nie wiem, czy gwizdanie można nazwać molestowaniem, bo to było oskarżenie o gwizdanie. Tak, ale do czego ja się chcę odnieść? Ostatnie słowo Obraz Terytoria, wydawnictwo z Gdańska, wydało no właśnie taki szkic Stanisławy Przybyszewskiej, czyli córki Stanisława Przybyszewskiego i Anieli Pająkówny, artystki, która zmarła w roku 35, jest związana z Gdańskiem, chociaż tego mojego miasta, z którego pochodzę, bardzo nie lubię, ale zdecydowała się tam zostać i poświęcić sztuce. No właśnie też pojawił się kontekst jakiejś przemocy seksualnej wobec ojca. No dosyć złożona sprawa, w każdym razie żyła w biedzie, żyła w nędzy i też w ten sposób
umarła. Sztuka, pisanie było jej takim wentylem bezpieczeństwa. I ona napisała szkic, który miał być wstępem do większej całości i rzecz działa się w stanie Mississippi. I stworzyła postać, i to się ukazało pod tytułem Pacifae w Gdańsku. Ostatnio nawet pokusiliśmy się o czytanie performatywne tego tekstu. Przepraszam, nie pamiętam reżysera. Najwyżej mnie tam potem gdzieś zabije na Facebooku, tak, ale może sobie później przypomnę. W każdym razie było czytanie performatywne, które zostało poświęcone właśnie temu aspektowi pisarskiemu, tworzeniu, konstruowaniu postaci kobiecej. Ale w tle Przybyszewska, bo przeczytałam tę książkę, która może nie jest jakby najlepszą z jej dzieł stworzonych, bo państwo, jeśli ją znacie, to znacie ją z Termidora, tak, albo ze Sprawy Dantego, który to film nakręcił, Andrzej Wajda. Tam w tej Pacifae pojawia się wątek rasistowski właśnie, nie? I to jest po pierwsze ciekawe, że nie zdecydowaliśmy się dzisiaj, żeby go pociągnąć, a to było coś, co w tym tekście bardzo mnie zszokowało i ona później w listach, bo to jest tekst niedokończony, i ona później w listach jeszcze pisała właśnie o takiej sytuacji, w której bohaterka, kobieta z socjety właśnie amerykańskiej, no doprowadza do takiej sytuacji, w której młody mężczyzna zostaje, czarnoskóry zostaje skazany niewinnie, tak, za rzekome właśnie molestowanie. I dokonuje się na nim lincz i dokonują tego linczu właśnie mężczyźni, dobrze sytuowani Amerykanie. I to był rok 1929 chyba, tak, kiedy ona o tym pisała, więc to echo gdzieś się pojawia, chociaż nie wiem, czy to jakby w ramach jakiejś takiej... to myślę, że ona siedziała w Gdańsku i też pragnęła wielkiej odległości, tak, i problemów, które no, nie dotyczyły akurat miasta i chyba głównie z tego powodu się tym zajęła, ale jest to ciekawe moim zdaniem, nie, że też coś takiego się pojawia. Elegia o Apalachach. Usłysz ich płacz, dawno temu nieżywych, dawno temu nieobecnych. Mówcie do nas z zagrobu, prowadźcie nas, byśmy się nauczyli wszelkich sposobów, jak czule się obchodzić z tą ziemią. To twarda glina, skała na skalę, zwęglona ziemia, w swoim czasie wyrośnie tu dorodna zieleń. Drzewa powrócą do życia, rdzenne kwiaty rozsieją woń nadziei, obietnice zmartwychwstania. Takie więc jest piękno, podporządkowane wbrew wszelkiej nadziei. Znów tu jesteś, przeobrażasz powoli naturę jak kameleona. Zmiana całego życia i znów zmiana, budzące się serca miarowo podążają od nienazwanej straty ku gwałtownemu, głębokiemu żalowi, który uniesie wszelkie ciężary, nawet długie przejście w mroczną ciemność, gdzie nie dociera światło. Noc przelewa się przez gęsty mrok, na zewnątrz ciężka cisza pod frontowym oknem, czarny niedźwiedź tratuje rośliny, potrąca miotłę, ucieka z ludzkiej zagrody, włóczy się nieskrępowany, pewny, że wszędzie może być dom, dumnie schodzi ze stromego wzgórza, jak gdyby wolność istniała tylko teraz, nie w przeszłości, nie w teraźniejszości. Wiozą mnie koniki, niosą moje marzenia o preriach i granicach, dokąd kiedyś zawędrowali pierwsi ludzie, zawarli pakt z ziemią, bez prawa własności czy posiadania, bez podziału na terytoria. Wszystkie granice wytyczone tu przez niewidzialnych, tutaj dam wam grzmot, wstrząsnę waszymi sercami, zsyłając deszcz. Niech śnieg was ukoi. Zmienię waszą uzdrawiającą wodę w krystalicznie czystą.
ze świętego źródła, z którego mogą pić spragnieni i zwierzęta wszystkie. Słuchaj, siostrzyczko, tutaj aniołowie tworzą nadzieję. Pośród tych wzgórz idź za mną, poprowadzę cię teraz ostrożnie, nie schodź na niewłaściwą drogę. Poprowadzę cię słowo po słowie, z ust do ust. Wszyscy święci nas obejmują, wszyscy nasi krewni tu się zadomowili. Buntownicy pozostawieni na pastwę losu, samowolni uciekinierzy, dziękczyńcie tym górom. Mamy ziemię, która nas wiąże. To przymierze pomiędzy nami nigdy nie może być zerwane, ślubowane, by żyć i dać żyć. Nie opuszcza mnie dojmujący żal. Trawi mnie wspomnienie wciąż aktualnej straty, ukradzionej ziemi, pohańbionych ciał, wszędzie fetor śmierci i odwetu. Dookoła mnie przyroda domaga się rekompensat. Duch prowadzi mnie ku odebraniu z powrotem tej ziemi, wynagrodzeniu, uciszeniu krzyków tych, co odeszli, ich lamentacji. Niech śpią boskim, wiecznym snem, wiedząc, że my przygotowaliśmy miejsce, które może nam dać bezpieczną siedzibę i być sanktuarium. Tak, to są... To są fragmenty tej elegii o Apalachach. Tam powstała cała jakby złożona kultura, złożona z trzech kultur rdzennych mieszkańców, czarnej społeczności napływowej, prawda, która napłynęła tam, kiedy była jeszcze niewolnikami i potem została wypchnięta przez białych, więc też tam dochodziło i dochodzi do utraty tożsamości. To są kolosalne problemy, prawda? I jak gdyby powstała osobna kultura. Ale ty, Krysiu, mówiłaś o Toni Morrison. Czy chciałabyś do tego wrócić? Tak, tak. Wybrałam rzeczywiście tutaj do przeczytania wiersz akurat Toni Morrison. Tak, a Toni Morrison napisała, tak jak już było wspomniane, raptem 5 wierszy, na które ja przypadkiem natrafiłam. I okazało się, że to było, że te 5 wierszy zostało opublikowanych wyłącznie raz. W takim bibliofilskim wydaniu, które obecnie znajduje się w Muzeum New York Museum of Arts. I wiersze nie są nawet, jak gdzieś wyczytałam, znane szerszej publiczności amerykańskiej, ale udało mi się dotrzeć do agentki, która jest bardzo tajemniczą osobą. I udało się kupić nawet prawa do tych 5 wierszy, co nie było łatwe. I to są wiersze zupełnie inne, jakby takie zamknięte, nazywane też Biblią Toni Morrison przez tych, którzy je czytali, krytyków, bo chyba 2 czy 3 się wypowiadało na ten temat. Jeszcze dodam to, co przeczytałam, że tam są ilustracje Carrie Walker w tym tomiku no właśnie, co też mnie zainteresowało, bo Cara Walker jest teraz taką bardzo słynną artystką wizualną. Nie wiem, może się Państwo zetknęli z tymi pracami. Ona tworzy coś takiego jak teatr cieni. Zawsze to są czarne sylwetki na białym tle, bardzo charakterystyczne, więc... Zachęcam, żeby sobie wygooglać. Bo to jest taki artbook, dlatego to jest... Tak, tak, no właśnie, bo to jest w Metropolitan. Tak, tak, no to mnie też zaciekawiło takie połączenie. To przeczytam, a teraz pomyślałam, że przeczytam inny wiersz niż planowałam. Toni Morrison. Przychodzi bez ozdób. Przychodzi bez ozdób, jak zdanie dość mocne, by oczarować. Przychodzi niezaproszona, jak łuk słońca nad wzgórzami,
czy gwiazdy wirujące w piosence. Kobiece nogi w klejnotach tańczą na całej ziemi. Budzą ją do wiosny. Barki szerokie jak zakręt drogi, by udźwignąć część brzemienia lat. Profile naruszają dystans i pochylają się ku zwykłemu pocałunkowi. Szczęśliwość przychodzi na świat naga jak talizman. O piasku? O morzu chyba, o oceanie. Aha, nie, o ziarnach, tak? Dobrze, to przeczytam jeszcze ostatni wiersz, który zamyka tą antologię. Ma tytuł Morze to nie mój żywioł. To jest oczywiście, przepraszam, aluzja do transportu niewolników przez Ocean Atlantycki, tak, z zachodniej Afryki. No właśnie, ale też mnie to w tym wierszu jakoś ujęło, że ta aluzja jest bardzo nie wprost i tu jest ten przypis ważny, ale ten wiersz oczywiście można tak czytać, można też go czytać inaczej, jeśli się o tym nie wie. Jest dość wieloznaczny. Morze to nie mój żywioł. Spójrz, ryby biorą moje włosy za swój dom. Miałam życie, podobnie jak ty. Nie powinnam płynąć przez fale. Morze to nie mój żywioł. Pozwól mi przywiązać się do ziemi, przywrzeć do gwiazd, zewrzeć się ze słońcem i powiewami powietrza. Daj mi uśmiech, magiczny pocałunek, bym zwiodła tę kostuchę śmierć. Morze to nie mój żywioł. Spójrz, ryby biorą moje włosy za swój dom. To, czy możemy uczcić Toni Morrison? Chciałam wrócić do Marii Angelou, tej bardzo skrzywdzonej, która w końcu odzyskała swój głos i również pisała muzykę, ma kilkanaście albumów. Jak Krzysztof opowiadał, nawet słyszał ją osobiście, ja nie miałam tego szczęścia, ale chciałam przeczytać teraz wiersz, jej wiersz Zjawiskowa kobieta. Wiersz o kobiecości, wiersz feministyczny i ten i następny to są właściwie jedyne wiersze w tym tomiku rymowane. Ja trochę bałam się tych rymów, kiedy się przekazuje takie treści, trochę bałam się tych rymów. A
Tak, zjawiskowa kobieta. Ładne kobiety się dziwią, na czym mój sekret polega. Nie tryskam urodą, ani zgodnie z modą żadna ze mnie modelka. Lecz gdy to wyjaśnić próbuję, myślą, że błaznuję i to blaga. No cóż, to tych moich ramion łuk, przęsło bioder i łód, dziarski krok, wydęcie ust. Jestem kobietą fenomenalnie, zjawiskowa kobieta ze mnie. Wchodzę do sali na pełnym luzie, facet wpada mi w oko, inni na kolana padają, w tłumie na imprezie, niby pszczoły nektaru szukają, wpatrzeni we mnie jak w muzę. No cóż, to ten ogień w moich oczach, ten błysk zębów jak biała emalia, radość stóp w pląsach, sfingująca talia. Jestem kobietą fenomenalnie, zjawiskowa kobieta ze mnie. Sami mężczyźni się dziwią, co we mnie widzą takiego. Bardzo się starają, ale dotknąć rady nie dają tego mojego cudu sekretnego. A gdy chcę im pokazać, mówią, że wciąż go nie widać. No cóż, to ten owal moich pleców, słońce mojego uśmiechu, taniec piersi, gracja stylu. Jestem kobietą fenomenalnie, zjawiskowa kobieta ze mnie. Teraz rozumiecie, dlaczego głowę noszę wysoko, nie krzyczę, nie wołam nikogo, ani nie jestem specjalnie głośna, kiedy przechodzę ulicą. Możecie patrzeć na mnie z dumą. No cóż, to ten stukot moich obcasów, węzeł włosów, dotyk dłoni, potrzeba mojej uwagi, bo jestem kobietą fenomenalnie, zjawiskowa kobieta ze mnie. To jest jej, powiedziałabym, flagowy wiersz. I drugi flagowy, bardziej o rasizmie niż feministyczny, ale również. Te wiersze powtarzają się, jak tutaj zaczynałyśmy akurat rozmowę z Krysią, ale coś nam przerwało przedtem. One się pojawiają, ja to zauważam, nawet w takich bardzo popularnych amerykańskich współczesnych filmach. Nagle jakaś kobieta, dziewczyna, któryś z nich zaczyna cytować przy jakiejś tam okazji, prawda? Czyli one wciąż żyją, te wiersze, w społeczeństwie amerykańskim. Wciąż się podnoszę. Możecie zapisać mnie w historii goryczą waszych pokrętnych kłamstw. Możecie wdeptać mnie w sam pył, ale jak kurz podniosę się nieraz. Wkurza was moja impertynencja? Czemu ogarnia was przygnębienie? Bo noszę się tak, jakby szyby naftowe tryskały ropą w moim salonie. Po prostu jak księżyce i słońca z niezawodnością pływów, po prostu jak nadzieja rosnąca, ja wciąż podnoszę się spod ciosów. Chcieliście widzieć mnie złamaną, ze spuszczoną głową i wzrokiem, opadłymi ramionami jak łzy wylane, słabego ducha, smędzącą na boku? Czy moja wyniosłość was obraża? Tylko nie przejmujcie się za bardzo, bo ja śmieję się tak, jakby kopalnie złota na moim podwórzu dawno otwarto. Możecie mnie zabijać strzałami słów, możecie mnie spojrzeniami ścinać, możecie mnie mordować swoją nienawiścią, ale i tak podniosę się jak trzcina. Czy wkurza was mój seksapil? Czy zaskoczeniem dla was jest, że gdy tańczę, to jakby diamentów 100 rozbłysło u zbiegu moich łód? Spośród tych chałup, gdzie historii wstyd, podnoszę się. Z przeszłości, której korzeń znaczy ból.
podnoszę się. Czarny ocean jestem w niezmierzonej skali. Wezbrany i wzburzony unoszę się na fali. Zapominam noce terroru i strachu. Podnoszę się. O świcie jasnym, podobnym do cudu, podnoszę się. Przenosząc dary od moich przodków, jestem marzeniem, nadzieją niewolników. Podnoszę się, podnoszę się, podnoszę się. I chciałam się wytłumaczyć z tego, dlaczego ta książka ma taki tytuł Czarne diamenty. On wiąże się z pierwszym wierszem tutaj w tym zbiorze, napisanym przez Audre Lorde, która zresztą była w Polsce wydawana przez krytykę polityczną. Jej eseje, nie wiersze. Tak? Aha. Węgiel. Ja to absolutna czerń, która to mówi. Z wnętrza ziemi. Jest wiele rodzajów otwarcia, jak diamentu, który staje się pękiem płomieni, jak dźwięku, który staje się słowem kolorowym, zabarwionym przez tego, kto czym płaci za to, co mówi. Już może zakończę na tej jednej zwrotce. Bo nie wiem, może oddam głos. To ja może doczytam Audre Lorde, która też no, jawi się bardzo ciekawą postacią, bo ona też była chyba zwolenniczką zachowania w ogóle odrębności czarnej rasy. Nieasymilowanie się. I tak. Przyjęła również afrykańskie imię gdzieś na koniec swojego życia. Ale to, o czym chcę powiedzieć też tutaj w kontekście tych wierszy, myśmy też rozmawiały tak o tej rewolucyjności, tak o tym zaangażowaniu takim wojowniczym w przeforsowanie pewnych idei. I rzeczywiście, z Krysią to wiem, że się zgadzamy, bo rozmawiałyśmy o tym wcześniej. Najciekawsze wydają się chyba te teksty, które mają coś jeszcze, które jakby nie mówią tylko o tych kwestiach feministycznych, które nie tylko wzywają do boju, tak, przeciw jakimś atakom rasistowskim, ale które też mówią, no właśnie, albo gdzieś dodają jakąś psychologiczną sferę, albo próbują szerzej opowiedzieć o świecie. Znaczy, mi się wydaje, że po prostu bardziej takie wieloznaczne, to nawet nie chodzi o dla mnie o ilość jakichś problemów, tylko tak jak ten wiersz Toni Morrison, który zaznaczyłaś tam, że jest o transporcie niewolników, ale on jest napisany w ten sposób, że to nie jest, trzeba trochę pomyśleć, jest w nim jakiś rodzaj zagrożenia i trzeba trochę jakby, no wiersz, który podejmuje jakąś grę z wyobraźnią nas, czytających. To dla mnie w poezji zawsze jest najważniejsze, jakieś spotkanie dwóch wyobraźni i na tym styku się coś zaczyna dziać. I tak dla mnie jest ciekawiej niż jak wiersz jakby wszystko mówi, tak jakby wykłada prost. Na ławę, na kawę na ławę. A dla mnie jest ciekawe, kiedy mówi o relacjach też i próbuje opowiedzieć jakoś o kobiecości. No to może Audre Lorde pozostałe. Tu już lecą wszystkie materiały. Pokolenie 2. Czarna dziewczyna przeobraża się w kobietę. Upragnioną przez matkę, wymodloną. Chodzi sama w strachu przed gniewem ich obu. I z domu Jimanji, czyli tu jest odniesienie do bogini wody, bóstwa, które często miewało w opiece swojej kobiety właśnie.
Moja mama miała dwie twarze i patelnię, na której wysmażyła swoje córki na dziewczyny, zanim ugotowała obiad. Moja mama miała dwie twarze i stłuczony garniec, w którym ukrywała doskonałą córkę, ale to nie byłam ja. Jestem słońcem i księżycem, zawsze spragniona jej spojrzenia. Noszę na plecach dwie kobiety. Jedną ciemną, bogatą i skrytą w pragnieniach bieli kości słoniowej tej drugiej matki. Bladej jak czarownica, ale stałej i swojskiej. Ona przynosi mi chleb wraz ze strachem we śnie. Jej piersi jak wielkie przyciągające kotwice w czasie sztormu o północy. To wszystko było kiedyś w łóżku mamy. Czas jest bez sensu. Nie mam braci, a siostry są okrutne. Mamo, potrzebuję. Mamo, potrzebuję. Mamo, potrzebuję teraz twojej czerni. Jak sierpniowa ziemia potrzebuje deszczu. Jestem słońcem i księżycem, zawsze spragniona ostro zarysowanej granicy, gdzie spotykają się dzień i noc i nie będą jednym. No, uważam, że to wspaniale, że odkrywamy w ich twórczości te różne aspekty. Zresztą ja chciałam pokazać te kobiety z różnych stron. Można to tylko zasygnalizować, prawda? Bo one mają dużo wierszy feministycznych, aktywistycznych, że tak powiem, czy wspomnieniowych. Mają też dużo wierszy o wydźwięku bardziej ogólnospołecznym, czy walki o prawa człowieka, ale nigdy, to nawet profesor Czapliński w swojej audycji poświęconej książce podkreślił, że one nie wzywają do walki. One mówią o tym, czym jest walka lub kto jest ich bohaterem, ich ikoną. Jeśli jeszcze mogę, tak? Ja właśnie, tutaj są te inne aspekty, a tutaj ja zilustruję, a chcę zilustrować aspekty bardziej społeczne, ogólnospołeczne, polityczne walki o prawa człowieka, tak? I ich zapatrzenie w te ikony tamtych czasów, tak? Więc teraz chciałam przeczytać fragment, bo to jest długi wiersz, wiersza poświęconego przez Alice Walker, która jest właśnie najbardziej radykalna, ona jeszcze żyje, najbardziej radykalna politycznie. Poświęcony to jest wiersz Martinowi Lutherowi Kingowi. Jego pamięci. Później będzie nam ciebie bardzo brakowało dla Chelsea Manning. Później będzie nam ciebie bardzo brakowało, ale tamtego dnia byłeś z nami i my byliśmy z tobą. Twoje szczęście człowieka, który wie, że zmierza do chwały, do śmierci przez zastrzelenie, człowieka promiennego, triumfującego, że widzi nas, nadciągające tłumy, sprawiało, że każde twoje słowo wzbudzało w nas radość. Później we wspomnieniach dla dzieci i wnucząt będziemy przywoływać ten dreszcz podniecenia, że przebywaliśmy w twojej obecności, gdy nadszedł twój dzień. Twój dzień, któremu stawiłeś czoło. Byłeś taki szczęśliwy. Nie zapominajmy o tym. Strach, zwątpienie, najstraszniejsza krytyka, która mogła zrodzić podłość, ostatecznie czy wcale nie były przeciwwagą dla twojej miłości. Nawet biali tamtego dnia wyglądali inaczej. Dla nas.
bo nigdy przedtem nie znaliśmy ich jako wolnych. Wyglądali na uwolnionych, świadomych też swojego jarzma i spętania łańcuchami, z których wreszcie otrząsali się i uwalniali. Siedząc na drzewie, by lepiej widzieć i słyszeć, wdzięczna drzewu za jego szeleszczącą obecność tego fatalnego dnia i z wielką ostrożnością starając się nie naruszyć ukrytego w listowie punktu widokowego, później oczywiście ściętego, w pełni przeżyłam tę długą chwilę twojego przemówienia do nas. Martynie, co nam dałeś, sam ponosząc taką ofiarę? Po 50 latach rozmyślań nad tym darem twojego życia wiem, że dałeś nam świadomość naszych niezbywalnych praw jako istot nie tylko żyjących w naszym kraju. To tajemnica sama w sobie, ale co ważniejsze, w naszym wszechświecie. A poza tym obsypałeś nas z naszą poranioną i osłabioną psychiką przykładami twojej nieustraszonej miłości. Nieustraszona miłość nie tylko do najbliższej rodziny i przyjaciół jest bardzo rzadka, ale ty ją miałeś. A teraz coś, jeśli państwo pozwolą, coś bardzo aktualnego. Też Alice Walker, mowa bomb. Najdroższa Zainab, kiedy tylko mój kraj bombarduje twój kraj, myślę o tobie. Co oznacza, że często zajmujesz moje myśli. Nierzadko się zastanawiam nad tym, jak mało widzą bombardujący, co jest pod nimi. Wielu tych, którzy powrócili z wcześniejszych misji, mówiło, że dopiero później, gdy z powrotem wylądowali i zobaczyli zbombardowaną przez siebie ziemię, przekonali się, że Irakijczycy obsiali zbożami całe mile pustyni i usłana jest żywą zielenią. Myślę o tym, jak bardzo lubisz zieleń i jak bardzo, kiedy przyjeżdżasz mnie odwiedzić, staram się, by z okna twojego pokoju nie było widać niczego innego. Zainab, nasza ignorancja zabija także nas, podobnie jak twoich krewnych i przyjaciół, zwłaszcza naszych nastoletnich synów i wnuków. Zastrzeleni leżą na ulicy, jak zabite przy drodze zwierzęta. Co możemy powiedzieć o szaleństwie, które ogarnęło nasz świat? Chciwcy tak po bestialsku demonstrują swój głód. Przerażeni umrą ze starości, nigdy nie zaznawszy uczucia, poza bezdennym głodem prawdziwego nasycenia. I te jej właśnie tutaj jakby takie paradoksy. Tak, to ja też skrócę i jeszcze chciałam przeczytać też coś bardzo aktualnego i też Alice Walker. Sekundkę. Mowa bomb. To było to. A zapal świeczkę to tutaj w tej antologii jej ostatni wiersz. Zapal świeczkę dla Raifa Badawiego. Raif Badawi, może przeczytam przypis, żeby było wiadomo, o kogo chodzi, nominowany do Nagrody Nobla, saudyjski pisarz i aktywista. Jeśli nie pamiętamy tego. Ciemność bierze górę, zima w Gazie, niemowlęta zamarzają, żołnierze strzelają do dzieci, celując im w oczy.
zapal świeczkę dla nas wszystkich. Zapal świeczkę dla tych dzieci. Zapal świeczkę dla ślepej sprawiedliwości. Zapal świeczkę dla zmarłej nadziei w Arabii Saudyjskiej. I choć trudno jest patrzeć, a jeszcze trudniej jest nam czuć, pomyśl wtedy, co mogę zrobić ja. Zapal świeczkę i pomódl się za tego człowieka. Ten wiersz Alice Walker pisała oczywiście dawno temu. Nie teraz. Nie pamiętam w którym roku, ale co najmniej 8-10 lat temu. Także mówiliśmy już o tych wszystkich aspektach. Co mogę zrobić ja? Nie wiem, czy jeszcze chcecie coś dodać, Basiu z Krysią? Jest jeszcze jeden wiersz, który wybrałyśmy obie z Krystyną. I tak się zastanawiam, czy go czytać, czy tylko wskazać. Czy przeczytamy go obie do połowy. W każdym razie no jest chyba no tak mocny, że zwrócił naszą uwagę. Strona 99. Który może, tak, z Różowiczowskiej, ale też no, połączy nam chyba z Waldenem i zrobi taką klamrę. Oczywiście Alice Walker, to właściwie czytamy. Tak, to ja. Tak? To też jest wiersz Alice Walker, więc będą Państwo mieli chyba przeczytane dość dużą tutaj większość Alice Walker. Tak, no on jest taki, on jest dla mnie właśnie taki Różewiczowski, prosty i dobitny. Tortury ma tytuł. Jak zresztą wiersz Szymborskiej, który jest zupełnie inny. I przypomniałam sobie teraz ten wiersz Szymborskiej, który jest wspaniały. Kiedy torturują twoją matkę, zasadź drzewo. Kiedy torturują twojego ojca, zasadź drzewo. Kiedy torturują twojego brata i siostrę, zasadź drzewo. Kiedy mordują twoich przywódców i kochanków, zasadź drzewo. Kiedy torturują ciebie tak bardzo, że odbiera ci mowę, zasadź drzewo. Kiedy zaczynają torturować drzewa i wycinać zasadzony las, zacznij sadzić następny. Mi się wydaje, że dobry wiersz na koniec. Słuchajcie, no i bardzo wam dziękuję. Myślę, że z tymi wierszami z antologii Czarne Diamenty to jest troszkę tak jak z wyciągniętymi ze strumienia kamykami, że one zaczynają istnieć jakby poza własnym środowiskiem w takim sensie pełnym, prawda, że tomik poetycki może nie dla tych wszystkich wierszy jest właściwym środowiskiem naturalnym, że one potrzebują, na co wskazywałyście uwagę, buntu, akcji, zaangażowania, różnych innych kontekstów, w których w pełni się pojawiają i potem czasem mamy takie wrażenie, że jak je czytamy w samym tomiku i nie znamy całej otuliny, to one są takie szare jak kamyki wyciągnięte ze strumienia i dopiero jak się je włoży z powrotem i troszkę żeście je włożyły, wszystkie trzy, z powrotem do strumienia w swoje światy, w swoje, poprzez swoje odczuwania i myślę, że ona pięknie się w ten sposób właśnie mieni. Ta poezja, jeszcze tylko chciałem to przywołać, bo w przypadku Maya Angelou, bo Amerykanie mają, oni mają trochę w ogóle inne podejście do poezji, mają inne tradycje, między innymi taką, że poezja jest jakby przypisana też takim publicznym wydarzeniom i dosyć to jest niesamowite, kiedy zostaje zaprzysięgnięty prezydent Stanów Zjednoczonych i pierwsze, co ma zrobić, to wysłuchać poety czy poetki, które specjalnie na tą okazję piszą wiersz i całe te 250 milionów Amerykanów siedzi przed telewizorami przy tej uroczystości i słuchają wiersza w ostatnim przypadku Bidena, bardzo młodej poetki, a Maya Angelou była tą, która, bo była przerwa po zamordowaniu Kennedy'ego, któremu czytał wiersz Robert Frost, była duża
przerwa w tej tradycji. Dopiero Clinton ją jakby przywołał na nowo, czy wrócił, i właśnie zaprosił Maya Angelou do tego, żeby napisała przy tej okazji wiersz. I oczywiście możemy powiedzieć, że one są okolicznościowe, że one no, są w innym kontekście niż ta poezja, z którą my jesteśmy oswojeni, ale to też trzeba rozumieć sam kontekst tych sytuacji, w których one, te wiersze się pojawiają. I co też zaskakujące, myślę, nie powinno być dla nas, że one tak bardzo, jak Halina zwracała uwagę, niezależnie jak dawno temu były napisane, są aktualne. I rezonują teraz już u nas, w Polsce, w Europie. Jest w ogóle całe zjawisko, o którym żeśmy w ogóle nie mówili, ale Maya Angelou jest na przykład tą osobą, która stała się też ikoną dla Afryki, to znaczy ona powróciła do Afryki, powróciła do Mozambiku i innych krajów, i tam ten swój protest czy bunt w obronie praw kobiet, w obronie praw człowieka przeniosła. Założyła stowarzyszenie. Założyła całe stowarzyszenie i tak dalej, więc ta poezja również w ten sposób, i one w ten sposób żyją, i no jest bardzo piękne i z tego się bardzo cieszę, i czuć było tego wieczora, że ona rezonuje również u nas dzięki waszym głosom i waszej obecności. Także bardzo pięknie dziękuję. Halina Cieplińska, Barbara Piórkowska, Krystyna Dąbrowska były z nami tego wieczora. Dziękujemy wam bardzo. Ja mogę powiedzieć jeszcze dwa słowa. Ja chcę bardzo podziękować za ten wieczór. Ogromnie się cieszę, że on się tutaj mógł odbyć, i serdecznie dziękuję za twój udział, i serdecznie wam dziękuję za wszystkie fantastyczne tutaj podniesione głosy, tematy, za wydobyte znaczenia. Tak, dla mnie to jest bardzo cenne. Serdecznie dzięki. Bardzo, bardzo ogromnie się cieszę i dziękuję wszystkim państwu za obecność mimo chłodu piwnicznego. I panu Radkowi, ale czy możemy też jeszcze prosić o... Tak, przepraszam. Jak podziękowania, to jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na samą książkę i powiedzieć państwu o grafikach, które się tutaj znajdują. 10 poetek, 10 grafik, które wykonał Wiesław Szumiński. Wieśku, jesteś? Tak, o Jezu. Ja w ogóle dziękuję za tę szatę graficzną. Ona jest przecudowna, przecudowna, delikatna, fantastyczna, subtelna. Bardzo dziękuję. Także jeszcze... To... No właśnie, różne właściwości mają nasi koledzy. I jeszcze jedno, żeby ogromnie się cieszę z tego, bo ja widzę w internecie, że ta książka jest prawie we wszystkich księgarniach internetowych, również w polskiej księgarni w Niemczech i w polskiej księgarni w Anglii, ale o tym, że ma być robiony nowy nakład, tak, to o tym po raz pierwszy słyszę. Bardzo mnie to cieszy. Dodruk. No, to fantastyczne. To są już a proszę, no to ja nie mam, przestaję mieć wyrzuty sumienia. Bo prawa autorskie, tutaj zdradzę taką małą tajemnicę, prawa autorskie nie były tanie. Bo to jest jednak 10 poetek. Tak. No. Także dzięki za wszystko jeszcze raz.